Szanowni gospodarze, szanowni goście, uczestnicy konferencji, bardzo miło wystąpić przed Państwem. Reprezentuję firmę Polbud Pomorze z Kujaw, z siedzibą w Kujawach. Firmę, która działa na rynku budowlanym. To będzie taka trochę odmienność dotychczas wygłoszonych referatów. Firmę działającą w branży budowlanej, głównie w geotechnice, ale też firmę, która działa w zakresie głównego wykonawstwa i realizacji głównie kontraktów infrastrukturowych, tym też budowy dróg ekspresowych. Włączając się w tą dzisiejszą dyskusję, chciałbym tutaj za Państwa zaprezentować pewne spojrzenie na podstawie już przeprowadzonego pewnego procesu wprowadzenia innowacyjnej technologii na rynek. Jest to technologia wzmacniania podłoża gruntowego palami z poszerzaną podstawą. Cały proces wprowadzania tej technologii, tej usługi na rynek oczywiście bazował na wsparciu też państwa rządowym w ramach tak zwanej inicjatywy technologicznej, gdzie przeprowadzono szereg badań wdrożeniowych i na tym etapie jesteśmy już na etapie szeregu realizacji komercyjnych. Sama technologia poza tym łączy w sobie kilka podstawowych technologii, które już wcześniej funkcjonowały na rynku. Innowacyjnym charakterem jest to, że zostały one w sposób taki, można powiedzieć, sprytny, połączone w jedną technologię, co daje konkretne korzyści. Konkretne korzyści polegające na bezpiecznym fundamentowaniu obiektów budowlanych, obiektów drogowych, mostowych i tego typu. A przede wszystkim też tania metoda. Tania i szybka. I ten zysk finansowy jest bardzo wyraźny, wynikający właśnie z tego połączenia technologii. Tak jak wspomniałem, jesteśmy już na etapie szeregu realizacji komercyjnych. Tutaj można wyliczyć takie realizacje jak budowa obwodnicy Marek w ciągu drogi ekspresowej S8, odcinek drogi ekspresowej S6 Kołobrzeg Kiełpino. Tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego to jest droga S8 Białe Błota, odcinek Białe Błota Tryszczyn i okolice Żnina do granicy województwa. Mamy też na koncie realizacje kolejowe, to są obiekty posadowione w tej technologii w rejonie linii kolejowej koło Krakowa, no i też tej linii nieszczęsnej kolejowej LK7, której realizacja została z różnych przyczyn przerwana, ale jesteśmy teraz na etapie ponownego wznowienia tej inwestycji. Nie wspomniałem jeszcze na wstępie, że cała ta procedura została wdrożeniowa przeprowadzona i została zwieńczona uzyskaniem patentu, ochrony patentowej. Właścicielami patentu jest Polbud Pomorze oraz Instytut Badawczy Drugi Mostów. Ponieważ ta technologia powstawała głównie z inicjatywy dwóch osób, prezesa Polbud Pomorze, pana Ryszarda Kaptura oraz pana Czesława Szymankiewicza, kierownika zakładu fundamentowania z Instytutu. I teraz wnoszę, jak gdyby dodając tutaj pewien wkład do tej dzisiejszej dyskusji. Bardzo ważną rzeczą jest to, o czym dzisiaj była mowa, że potrzebne jest finansowanie, wsparcie finansowe dla tych projektów badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych, bo jest to duże ryzyko finansowe z tym związane, bo tak jak pan premier był łaskaw wspomnieć, nie wszystkie inicjatywy się udają. Na etapie, kiedy rozpoczynamy pewne działania, pewne pomysły, próbujemy wprowadzić do realizacji, wydaje się, że jest wszystko ok, ale w rezultacie tylko ich niewielką część udaje się doprowadzić do sukcesu. I to jest niezmiernie ważne dla przedsiębiorców. Drugą rzeczą jest to, że pomimo tego, że my mamy ochronę patentową, że działamy już na rynku i komercyjnie próbujemy wdrożyć tę technologię, mamy z tym też szereg problemów, ponieważ z racji tego, że jest ona w tym przypadku konkurencyjna i atrakcyjna, są próby zawłaszczenia pewnych elementów, podkradzenia, tak w cudzysłowie mówiąc. No, robią ci, którzy szukają w ten sposób swoich korzyści w tym. I to jest bardzo ważne, bo później dochodzenie swoich praw, co wiemy z naszego doświadczenia, zajmuje co najmniej kilka lat. To jest zbyt długo. To jest coś, co jest niedopuszczalne. Dziękuję.